No cześć. Idziemy zobaczyć, co nam się tu porobiło, jak nas tutaj nie było. Bo byliśmy w Szkocji przez kilka dni. Było ładnie słonecznie i widzicie, dzisiaj też wyschło piękne słońce. Jutro też jest wyjazd do Nottingham. A zobaczymy, co się wydarzyło na ogródku, bo podejrzewam, że znowu jest kupa roboty. No więc tak. Pamiętacie, cebulkę nie wyrosła w ogóle. Także cebulka jest do wykopania. Róża nesik tam tu pięknie. Już tu opadają te pąki niektóre, a niektóre są jeszcze dalej śliczne. No zobaczcie, cały ten bałagan trzeba będzie posprzątać. O, ale tu idą następne, nowe. No tego jeszcze nie przyciąłem, bo jeszcze nie miałem weny do tego, żeby go przyciąć. Bo to nam mocno zasłania ten zanecznik. Teraz trzeba będzie z tym zrobić jakiś porządek mały. O, i teraz tak. To są te moje różowe, które tu powinno być, a to są moje żółte, których tu nie powinno być. Chociaż też są ładne. Ale one zagłuszają właśnie te różowe kwiatki. A tak mamy teraz żółto-różowo. Te prymulki, zobaczcie, one jakoś tak zdziczały tutaj trochę, nie bardzo wiem czemu. A te kwiatuszki drobne, co ja tu posadziłem, to je ślimaki zeżarły. Także ich nie ma. Niestety. A teraz zobaczcie, co się zadziało tutaj z tyłu. No i teraz mamy tak. Tu mamy elegancko wysiany czosnek. Ładnie wygląda, prawda? Tu mamy taki mały krzaczek. Jak one się nazywają? Baledodendrony chyba. Tam nam tu zacznie zaraz fajnie, ładnie kwitnąć. Takie się tu pole zrobiło. To są te moje różowe kwiatuszki, które też nam tu ładnie wybujały. Taki krzak się fajnie z tego zrobił. A wiecie, jak to się przesadza? To się wyrywa kępę, wsadza się do ziemi gdziekolwiek i rośnie z powrotem. Tak to się przesadza. Bardzo prosto. Teraz tak, tu mamy właśnie te chabry. To jest taki krzak chabrowy. O, trzmielki sobie tutaj pracują. Tutaj mamy maki. Te maki się wysiały same. I w bardzo fajnym miejscu się wysiały. One były tam kiedyś pod płotem. Ale teraz są tutaj. I teraz tak. Tu jest taki jeden krzak. Taki ma żółte, fajne liście. Te drzewo jest tu niepotrzebne. Bo ja je tu wykaszam, a one sobie tu rośnie i rośnie. Szyszka dla ptaszków. Tu było po prostu ulepione takim jedzonkiem i one sobie tu wyskubały. Ten też ma bardzo ładne liście, ładne kwiaty. Tylko też tego trzeba by było troszkę opanować. To jest taki krzak, taki pnący. Jak widzicie, on tutaj tak dosyć daleko wyrasta. Te mi się pięknie rozrosły. Może spróbuję jakoś podzielić, może, bo już mi tu ciasno chyba. A zobaczcie, co tu się dzieje. To jest ten właśnie, co pokazywałem wam wcześniej. Odtrzyn siatki był w pąkach, a teraz mamy piękny na ogrodzeniu taki bukiet. Bardzo, bardzo ładny jest ten kwiat i on dosyć długo kwitnie, także jest fajnie. A tu już nam zdążyły przekwitnąć niestety te białe. Te białe kwiatki. One są jeszcze tam. I zobaczcie, takie koćki nam zostały po nich.
No tak bardzo krótko są właśnie, a są bardzo ładne. Takie koczki zostały i zobaczycie później, ja wam pokażę, co się z nich stanie. To jeszcze nie koniec. To jest dopiero początek. Piwonia, zobaczcie, ile będzie miała kwiatów. Tulipanki przekwitły, tu trzeba będzie to wykosić. To są też pozostałości po naszych wiosennych kwiatach. A tu są dzwonki. Zobaczcie, jak tam ładnie rosną. I teraz tak, dosadziłem sobie tutaj, o, zobaczcie, jaki ładny. Jak pięknie wyszedł. To jest pnącze. I ono ma się tutaj rozkrzewić na całej tej kratce, ale ja tu mam zamiar zrobić tą kratkę jeszcze na ścianie, także nie wiem. Na razie mi brakuje po prostu czasu na wszystko. To są fuksje, takie niskie. To jest słoneczka, która korzysta ze słoneczka. I zobaczcie, i tu jest ten chabr, który przesiał się stamtąd. Przeskoczył sobie tutaj. Sam się przesiał. A jeszcze to jest nic, bo jeszcze jeden się przesiał mi naprzód. A tu zobaczymy. Może zobaczymy w tym roku, co z tego w końcu wyrośnie. No i co? Mamy fajnie, bo robi się ciepło, robi się zielono. Jest dużo kwiatów fajnych. Szkoda, że tamte maluchy, że tamte mi zeżarły ślimaki, bo to miał być taki welon z kwiatów zrobiony, no ale najwyraźniej smakowały. Niestety. No i trzeba się troszeczkę zabrać za porządkowanie tego podestu. I chyba to zrobię dzisiaj, no bo go trzeba przemalować taką specjalną farbą do podestów. I wtedy będzie porządnie ładnie wyglądać, bo tak to jest na razie taki syfek trochę. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I want. Do malowania mojego podestu będę używał taki deco style Brushed Sheet Fence and Treatment, czyli do wszystkiego, co jest związane z drewnem. Tak, taka ładna puszeczka. O, tak, jeszcze z takiej perspektywki pokażemy. Film nie zawiera lokowania produktu. Jeżeli któryś z reklamodawców chciałby zareklamować się na przykład z takim preparatem na moim kanale za skromną opłatą 2000 funtów brytyjskich za film, to zapraszam tanio po promocji. Mogę wam taką promocję zrobić. Neczka, ale ty musisz stąd iść, bo ty będziesz brązowa. Nie zamieniam biało-czarnego psa na brązowego, tak? Dobra, do roboty. Konsystencję i sobie będziemy tutaj malować po troszku. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And
I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes. Znaczy, natomiast ta jest zupełnie inna, bo tym Red Cheddar ja wymalowałem sobie ławkę i tutaj te boki. A ta jest specjalna, słuchajcie, satynowa, antypoślizgowa powłoka, która powoduje, że nie ślizgasz się po deckingu, czyli po tej podłodze, i jest dużo trwalsza, także no i też jest odpowiednio dużo droższa. Także tą reklamę, no tak, myślę, że tak 1500, bo mniejsza puszka, to zapraszam. Jakby ktoś chciał się zareklamować swoją firmę na moim ogródku, to proszę bardzo. A my się bierzemy do roboty. Mała przerwa na coś do picia. Sztanka jest tak po piwie, ale w środku soczek jabłkowy. Już widzę ten szyderczy uśmieszek na ustach Marcina GP, który mówi tak. Przynajmniej bezalkoholowy. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons. And say damn I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Tak to mniej więcej wygląda. Tak było. Było. Tak będzie. Kładę taką grubszą warstwę tej farby. Po to, żeby ona się tutaj dobrze wsiąkła. I od razu się nie zrobiła taka szara. Także tak powiem. Nie żałować. Making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons. And say damn I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. No, tak to wygląda na roboczo. O, myślę, że nieźle. Także bawimy się dalej. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Pyszne ciasto. Z kanału Jedz Inaczej, dietetyczne, z małą zawartością cukru. Proszę bardzo, kabusia, ciasteczko, wiatuszki i na razie jeszcze na roboczo. Tamta strona, która jeszcze tak jest troszeczkę niedokończona. Tu kwiatki mi zjadły ślimaki. Ale myślę, że chyba dobry początek, jak na taki przydomowy ogródek. Także pozdrawiam Was serdecznie, ja tu sobie będę odpoczywać. Po ciężkiej pracy kawusie sobie z moim sublimacyjnym kubeczkiem Border Collie. I też sam zrobiłem tą podstawkę. Także mam taki fajny zestawik. A myślę, że się robi sympatycznie. Oby tylko pogoda nie zrobiła się typowo angielska. Z angielskim pozdrowieniem. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć. Neczka, pożegnaj się z widzami. Co? Pożegnaj się z widzami. Tak jest. Dobry pies. Dobry pies i dobry. Dobry pies i dobry. No dobry. Dobry pies. Dobry pies i dobry. Dobry pies i dobry. Pies. Nie zjedz nas. Better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days.